tata Stanisław Kościelny pracował w Skomielnej Białej ze swoim tatą, czyli we czwórkę, trzech synów i jego tata pracowali w gancarstwie w Skomielnej Białej do wybuchu II wojny światowej. Swoją gdy wojna wybuchła, rozproszyła ich, dlatego że Niemcy spalili ich dom rodzinny i tata tutaj ożenił się, znalazł dziewczynę i ożenił się. Mieli kawałek lasu, więc mieli materiał do budowy pracowni, wybudowali pracownię w 1942 roku. Myśmy jako dzieci pracowali w pracowni po szkole, przychodząc, pomagając rodzicom, dlatego że miał tata jako rzemieślnik, miał dużo pracy, oprócz tego pracowali też w polu jako rolnicy. W ten sposób, tak jakby nieświadomie wchodziliśmy w tą sztukę. Z chwilą, gdy taty już nie było, to były lata 1964, on już wtedy odszedł, to myśmy tą sztukę opanowali. Czerpaliśmy wzory z tych, co tata tu nam zostawił, no, przeważnie z tego regionu. Tutaj charakterystyczne, skobek na mleko. Ten wzór bardzo ładnie tata robił, bardzo długo robił i teraz też robimy, koszyczek. Następnie forma na drobne przybory szkolne, bo młodzież w Rabce, dużo młodzieży, więc forma na drobne wyroby szkolne. I tradycyjnie małe dwojaczki, w dużych ilościach robione. I w latach 60. i później tą sztukę szkliwienia, przygotowania wyrobów oni znali. Pracowaliśmy z bratem przez pewien czas i oprócz tego jeszcze pracowaliśmy w ognisku pracy pozaszkolnej, robiąc tutaj w pracowni tak zwaną rzeźbę w glinie. Tam pracowaliśmy 20 lat i tutaj młodzież przychodziła na zajęcia plastyczne i był tak zwany pokaz sztuki ludowej, czyli pokaz toczenia na kole gancarskim. W tej chwili jest ten ruch troszeczkę większy, dlatego że zmarł Edward Gacek, który był też gancarzem ze Skomielnej Białej. On miał też tą podobną działalność. Z chwilą, gdy go nie ma, no to te grupy tak jakby tutaj znalazły tą formę, że można zobaczyć te prace na kole gancarskim.